Witam serdecznie w Kryminalnych Jaśmin z tej strony. Dzisiaj będzie o Kurcie Cobainie. Obiecałam Wam, że opowiem Wam trochę o Kurcie Cobainie, o różnych interesujących rzeczach, które wypłynęły na temat jego śmierci. Jak wiemy, Kurt Cobain popełnił samobójstwo dokładnie 8 kwietnia 1994 roku, więc ponad 20 lat temu. Natomiast jest wiele teorii dotyczących tego, czy zginął z własnej ręki, czy był ktoś, kto mu pomógł, a wręcz nawet niektóre osoby zakładają, że było to morderstwo. Chciałabym jednak na samym początku zaznaczyć, że to, o co Wam będę opowiadać, to są po prostu pewne domysły, różne niezależne śledztwa, natomiast nie są to kwestie w żadnym stopniu oficjalne. Jest bardzo duża grupa ludzi, która wierzy w to, że on został zamordowany, natomiast chciałabym, żebyśmy po prostu do tego podeszli jako do pewnej zagadki, a nie żebyśmy stanowili jakieś tutaj fakty. Oficjalną przyczyną śmierci dalej pozostaje samobójstwo. To tylko tak w ramach wstępniaka, żeby po prostu wszystko było jasne. Kim był Kurt Cobain? Właściwie chyba nie muszę tej postaci nikomu przedstawiać. Człowiek, który się urodził w 1967 roku, który dołączył do Klubu 27, więc i tych słynnych rockmanów, którzy zginęli właśnie w 27 roku życia, który był liderem zespołu Nirvana, zespołu bardzo ważnego dla pokolenia, które dorastało w latach 90., współtwórcą nurtu grunge, czy wśród, który wśród takich zespołów właśnie była Nirvana i był Pearl Jam i Soundgarden i wiele, wiele innych. Więc ja nie chciałabym tak za bardzo o nim dzisiaj mówić, kim on był, bo mi się wydaje, że można dotrzeć do jakichś archiwalnych różnych materiałów z MTV, wtedy jeszcze jak MTV było rzeczywiście telewizją muzyczną, a nie telewizją reality show. To oni dawali bardzo dużo Nirvany. I na pewno takie nagrania różne chodzą, gdzieś tam można sobie znaleźć różnego rodzaju wideoklipy. Natomiast ja będę się skupiać przede wszystkim na jego życiu prywatnym, na jego życiu jakimś tam emocjonalnym, na różnych domysłach dotyczących tego tematu i prześledzę kilka ostatnich tygodni jego życia właśnie z tej perspektywie, czy to rzeczywiście mogło być samobójstwo, czy to rzeczywiście mogło być morderstwo. Natomiast, no jak mówię, jeżeli ktokolwiek nie wie, kim ten pan był, to zachęcam, żeby się zapoznać. Ja rozumiem, że gusta są różne i o gustach się nie dyskutuje, natomiast no, fajnie jest, jeżeli ktoś o nim nie słyszał, to fajnie jest sięgnąć i się zapoznać. Kim więc był Kurt Cobain? On się, jak mówiłam, urodził się pod koniec lat 60. w Aberdeen w stanie Washington. Stan Washington to jest mniej więcej, to jest tam, gdzie jest Seattle. On się urodził mniej więcej w okolicach Seattle, tak to można powiedzieć. Aberdeen to jest taka miejscowość raczej klasy robotniczej, tam za dużo pieniążków nie ma też za dużo pracy. Ludzie, z którymi widziałam wywiady, opowiadali właśnie o dzieciństwie Kurta, o jego młodości. Określali się jako niższa klasa średnia i tam niewiele jest do roboty, bo wiadomo, że cały czas leje, bo w stanie Washington to rzeczywiście bardzo dużo pada, ta taka angielska pogoda jest wręcz, jest pięknie, ale pada. No i tam, ponieważ sporo różnych grup odniosło tam sukces, właśnie takich różnych kapeli garażowych, Kurt był bardzo zmotywowany, żeby także zacząć grać. I nawet nie chodziło mu chyba o taki sukces komercyjny, bardziej o sukces artystyczny, z tego co zrozumiałam i z tego jakie są przekazy. On miał niestety problemy z narkotykami od właściwie, no czy nie od samego startu, ale zaczął brać heroinę według danych, do których dotarłam, w 1989 roku, więc jak jeszcze był młodym facetem, no miał co 22 lata, wcześniej próbował także innego rodzaju środków. Wytłumaczenie na to było jedno, mianowicie, że on cierpiał na jakieś chroniczne, przerażające bóle brzucha i nie potrafił sobie z tym poradzić. Nie wiem, czy to było na tle nerwowym, czy jakimkolwiek innym. Nikt nie potrafił tego zdiagnozować i on potrzebował tej heroiny po to, żeby w ogóle funkcjonować. Przynajmniej takie było jego tłumaczenie. Tak to nazwijmy. W momencie, kiedy no mniej więcej rok, półtora roku przed jego śmiercią w końcu zdiagnozowano, co mu dolega, ale nie wiem, co mu dolega, nie pamiętam w tym momencie, zapisali mu odpowiednie leki, wtedy on rzeczywiście funkcjonował już
normalnie, bardzo cieszył się życiem, nawet był taki wywiad w Rolling Stones, że on powiedział, że nigdy nie był szczęśliwszy, że wszystko mu się układa, że to jest fajnie, że po prostu czuje się zdrowy, że nie jest taki zdruzgotany tym bólem, tym cierpieniem. I próbował też parokrotnie wyrzucić heroinę ze swojego życia, no ale jak się domyślacie, prawdopodobnie no to nie było takie proste. Jeżeli chodzi o jego życie prywatne, był mężem Courtney Love, kobiety, która, jakby to ładnie nazwać, jest chyba przeciwieństwem typowej kury domowej, bo to jest pani, która mówi, że ona jest sobie jest piosenkarką i aktorką, i to obydwie te określenia są prawdziwe, bo ona się pojawia w różnych filmach, w serialach, nawet do dzisiaj. Ostatni raz to chyba ją widziałam w Synach Anarchii. Tam gdzieś coś się przemknęła. Ale i właśnie grała w zespole, miała mama, jest liderką zespołu Who i tam nagrywa co jakiś czas różne płyty. No ale umówmy się, że po prostu gdyby nie była żoną Kurta, prawdopodobnie świat nie usłyszałby o niej, albo nie usłyszałby o niej tak bardzo znowu. Że w ten sposób. Oni mieli ten związek od samego początku był bardzo burzliwy, ponieważ Kurt był osobą wycofaną, podobno bardzo spokojną, nieagresywną, to bardzo istotne dla tej sprawy. Natomiast Courtney była właśnie taka, podobno Kurt się w ogóle jej bał. Ona go po prostu zastraszała, że tam mu robiła jakieś karczemne awantury. Takie informacje mam. Jeżeli są wśród Was fani Nirwani, albo byli fani Nirwani, to być może wiedzą jeszcze więcej na temat tego związku. Natomiast co się dzieje między dwójką ludzi, to się nigdy nie dowiemy po prostu, no bo to się dzieje między tą dwójką ludzi, to oni znają tylko prawdę. Natomiast źle się rzeczywiście działo w ich związku, mimo że na świecie pojawiło się dziecko, oni mają mieli razem córeczkę, czy córeczkę, no córeczka to już dorosła pannica. W 1992 roku przyszła na świat Frances Bean Cobain. I Kurt bardzo dbał o swoją córkę, bardzo był takiego płomyczek nadziei, taki promyczek słońca w jego życiu i bardzo się starał właśnie, żeby to wszystko jakoś ustabilizować. Z tego co wiem, to coraz bardziej jednak mimo wszystko kłótnie z Courtney przybierały na sile. On próbował parę razy od niej uciekać, on miał jakieś takie klimaty, że się przed nią krył, że się ukrywał, że nie potrafił znieść tych awantur. Natomiast no, była kwestia dziecka, dla którego on po prostu był w stanie poświęcić naprawdę bardzo dużo. Więc teraz musimy przejść do czegoś takiego, takiej chronologicznej opowieści. Ja się postaram, jak mówię, prześledzić te ostatnie tygodnie jego życia. Głównie dlatego, że te wszystkie źródła, o których wam będę mówić na końcu, jak zwykle, jakieś filmy, książki i tak dalej, to są przerażająco niechronologiczne. Sobie robią taką małą żabkę. Tu, tam. A ja bym tak chciała chronologicznie, co się stało po kolei. Bez budowania jakiegoś dziwnego napięcia. Więc 1 marca 1994 roku, pamiętam, on 8 kwietnia się zastrzelił, według oficjalnych danych. 1 marca Kurt zadzwonił do swojego prawnika, mówiąc, do swojej prawniczki właściwie, mówiąc, że on już tak nie może i on się musi z Courtney rozwieść. Był bardzo konkretny, jak to ma wyglądać. Chciał wykreślić Courtney ze swojego testamentu, bo tam była także wpisana, żeby ją w ogóle odciąć od pieniędzy. Ona podobno była bardzo łasa na kasę i lubiła sobie kupować różne rzeczy, a on to był taki antymaterialista wręcz. Każdy, kto go pamięta, kto go widział i jego styl mniej więcej kojarzy, to właśnie to był taki człowiek, który absolutnie nie przejmował się rzeczami materialnymi. Courtney podobno wręcz przeciwnie. Miał także, z tego co dotarłam do jednego źródła, nie wiem jak bardzo jest to prawdziwe, że chciał także walczyć o opiekę nad dzieckiem. Courtney prawdopodobnie się o tym w miarę szybko dowiedziała, ponieważ jak mówię, ten telefon był 1 marca, on był chyba wtedy w Berlinie, on był w trasie. W Berlinie czy we Frankfurcie, w każdym razie w Niemczech. I parę dni później on spotkał się z Courtney w Rzymie, w ramach po prostu spotkania, porozmawiania, być może na temat tej sprawy. I stała się rzecz bardzo dziwna. Mianowicie, podobno on pił szampana, coś tam wziął i zapadł w śpiączkę. Zapadł w śpiączkę tak mocno, że trzeba było go ratować. Były tam sytuacje takie, że trzeba było wezwać jakieś pogotowie. I Courtney powiedziała wszystkim lekarzom, że to była próba samobójcza. Natomiast lekarze przebadali Kurta
I się okazało, że to nie jest próba samobójcza raczej. On sam nawet mówił, że to nie była próba samobójcza, że to nic takiego się nie stało, że on po prostu jakoś tak dziwnym trafem stracił przytomność. Potwierdzono, że on przedawkował lek o nazwie Rohypnol. Nie mam zielonego pojęcia, do czego to służy, ale ja z tego, co zrozumiałam, to są jakieś po prostu opiaty. Tylko że w jakimś tam, czy tylko legalne jakieś tabletki na receptę. Courtney twierdziła wręcz, że on wziął 50 czy 60 tych tabletek, lekarze tego absolutnie nie potwierdzili i uznano było to za wypadek. Tak zostało to podane do prasy. To jest, dla mnie to też jest istotne, dlatego że bardzo, bardzo ten argument jest często podnoszony, że Courtney właśnie chciała powiedzieć wszystkim, że to było samobójstwo, a on powiedział nie, nic takiego nie miało miejsca. To było w marcu. Kurt mniej więcej w tym czasie oni w do Stanów Zjednoczonych, po tej całej sytuacji został wypisany ze szpitala jak wrócili do domu, to się okazało, oni mieli piękny dom w Seattle, w Lake Washington. Piękne miejsce. I się dowiedzieli, że tam były jakieś włamania. Jakieś coś tam, ktoś chodził, coś kradł, coś tam robił, jakieś takie rzeczy. I Kurt, jako odpowiedzialny ojciec rodziny, przynajmniej taka jest wersja, którą mam, stwierdził, że po prostu musi nabyć strzelbę. Mieszkamy w Stanach Zjednoczonych, ale najlepszym sposobem, żeby się obronić, kupić sobie strzelbę. I poszedł razem ze swoim kolegą Dylanem, swoim bardzo dobrym przyjacielem Dylanem, właśnie do sklepu i nabył tą strzelbę. To był Remington M11. Natomiast strzelba została nabyta na nazwisko Dylan, więc formalnie ona była Dylana, nie Kurta. Słyszałam różne opcje, dlaczego to nie zadziało się, dlaczego on nie chciał wziąć, nie kupić broni na swoje nazwisko. Jedną z nich była taka, że podobno miał jakiś zatarg z prawem, bał się, że po prostu może mogą być jakieś problemy. Druga wersja była taka, że on nie chciał, żeby się prasa dowiedziała, że on kupił jakąkolwiek broń. No, tak czy siak ta broń była w jego domu, on sobie ją schował gdzieś tam w szafie, na wszelki wypadek, zabezpieczył. I stwierdził, że musi coś ze sobą zrobić, udał się na odwyk 30 marca kupił strzelbę, 31 marca udał się na odwyk do Los Angeles, czyli poleciał z Seattle do Los Angeles, tam na południe i tam po prostu siedział sobie w takim, no, takim miejscu, takim ośrodku dla ludzi raczej majętnych, tak to przyjmijmy. Tam w tym ośrodku, jak widzicie, w całej tej sytuacji w ogóle nie ma Courtney Love, nie ma jego żony, ona się podobno nie próbowała z nim skontaktować. Jak się dowiedziała, że on jest właśnie na odwyku, próbowała do niego dzwonić, podobno wykonała nawet 13 telefonów dziennie, żeby się z nim skontaktować, zero odzewu, on nie chciał z nią rozmawiać, absolutnie nie. Z tego co wiem, po prostu niania przyprowadziła mu tylko córkę, ponieważ on bardzo za nią tęsknił, więc chciał się z nią pobawić, chciał się z nią zobaczyć. Z żoną nie chciał mieć nic wspólnego. Następnie dzieją się dziwne rzeczy trochę, ponieważ mniej więcej 2 kwietnia Kurt wychodzi rano na papierosa, na ogródek i ucieka z tego ośrodka. Przeskakuje przez płot i ucieka, kupuje bilet do Seattle i ostatni raz praktycznie był widziany 2 kwietnia. Ostatni raz przed śmiercią. Dlaczego ucieka z tego ośrodka? Nie wiadomo, być może nie mógł wytrzymać, no wszyscy zakładają, że po prostu nie mógł wytrzymać terapii. Courtney od razu się o tym dowiaduje, denerwuje się i co robi kobieta, która jest gwiazdą rocka, nie chce, żeby to wypłynęło do prasy, nie chce, żeby to po prostu wszystkie telewizje o tym mówiły, tylko chce po prostu prywatnie w jakimś tam stopniu problem rozwiązać. No, wynajmuje prywatnego to detektywa. Na swoje nieszczęście trochę, ponieważ detektywem, którego ona znalazła, był pan, który nazywał się Tom Grant. Człowiek bardzo doświadczony, przedtem zatrudniony w policji w Los Angeles, bardzo, bardzo uczciwy, bardzo taki przywiązany do etyki swojej pracy. I dlaczego ona akurat znalazła tego Toma Granta, a nie kogoś innego? Dlatego, że to była niedziela wielkanocna. Ona go znalazła 3 kwietnia, więc po prostu Kurt ostatni raz był widziany 2, ona 3 kwietnia znalazła detektywa.
Nie chciała w to włączać policji, a to była niedziela, no to jeszcze Wielkanoc, więc ona akurat odebrał. Podobno otworzyła sobie książkę telefoniczną i dzwoniła, gdzie popadnie. Nie ma w ogóle nawet nie miał zielonego pojęcia, kim jest ta kobieta, w ogóle kim jest ten Kurt Cobain, ale miał jakiegoś asystenta, który go wdrożył w informację, co tutaj, kto to jest i że to jest istotne. On się z Courtney spotkał w hotelu, w Peninsula Hotel. Mówił, że to miejsce było bardzo dziwne, ona tak się zachowywała trochę tak jakoś też niekoniecznie, że ona jakby tak niewiele na sobie miała, tak to przyjmijmy, że miała także jakieś tam grono ludzi, którzy tam nie przesadnie byli trzeźwi, nie tylko mówiąc o alkoholu, tylko o różnych innych środkach odurzających. Podobno właśnie w tym hotelu ona przychodziła jakiś odwyk domowy, że ona miała niby się spotkać ze znajomymi, żeby po prostu rzucić wszelkiego rodzaju narkotyki, no ale właśnie to było coś przedziwnego. Więc oni, ci dwóch panów, głównie ten Tom Grant z asystentem, tam siedli, no i zaczęli z nią rozmawiać. O co chodzi, co się dzieje, jaki jest problem. W momencie, jak to też jest istotne, Tom Grant jak się zorientował, że to jest duża sprawa, a w każdym razie, że to są znani ludzie i że trzeba tutaj troszeczkę się stąpać po cienkim lodzie, on wszystkie rozmowy z Courtney Love nagrał. I nawet można sobie do nich dojść. To więc to, co ja Wam mniej więcej przedstawiam, to po prostu są dowody w przedstawie w formie taśmy. Courtney poinformowała właśnie tego Toma Granta, że Kurt uciekł z odwyku, że on ma strzelbę i na pewno się chce pójść zabić. I to było po prostu od razu powiedziane, że on chce na pewno popełnić samobójstwo. Co było trochę dla tych detektywów było dziwne, że ona już po prostu z takim zamiarem, że ona wie, co on chce zrobić. I mówiła im tak, no na pewno on chodzi po jakichś drogich hotelach, cały czas mówiła, że być może on chce mnie zdradzić, nie wiadomo z kim. Była bardzo zazdrosna i oni odnieśli takie wrażenie, że ona jest bardzo kontrolującą kobietą, taką, która po prostu chce wiedzieć dokładnie wszystkie ruchy swojego faceta. Oni się oczywiście z nas podjęli tego tematu. I dowiedzieli się także, że Courtney w ramach tego, że jak ona się tylko dowiedziała, że jej mąż zwiał z tego odwyku, to zablokowałam wszystkie karty kredytowe, po prostu zadzwoniła do Visa, Mastercarda, powiedziała, mojemu mężowi ukradli karty, proszę wszystkie zablokować. No więc on nawet był bez pieniędzy, tak? W Tom Grant w tym samym momencie też uznał, że to trochę dziwne, no bo jak jest w niebezpieczeństwie albo coś, to żeby chociaż mógł sobie z tych kart skorzystać, no ale kobiety nie przegadał. 4 kwietnia spotkali się ponownie. Courtney tam w tym momencie już panikowała, już była trochę może, nie wiem, czy bardziej otwarta, albo może niekoniecznie trzeźwa, ale zaczęła mówić, opowiadać, że to jest straszne, że Kurt chce się z nią rozwieść, że ona się boi, że on się rozwiedzie, że to tyle kasy i to wszystko. I podchodziła podobno do tego dość dramatycznie i historycznie. Opowiedziała mu właśnie o tym, że powiedziała temu Tomowi Grantowi o tej sytuacji w Rzymie, że to w Rzymie to pewnie na pewno było samobójstwo i że w Rzymie to on też jej powiedział, że on chce się z nią rozwieść. No i była cały czas zazdrosna, że tam podobno ona była przekonana, że właśnie to była taka niespójność, że z jednej strony on się na pewno chce zabić, a z drugiej strony on na pewno ma jakieś kobiety tam i chce mnie po prostu, chce mnie tylko zdradzać i zdradzać i zdradzać. Do tego wszystkiego puściła jeszcze taką historyjkę w mediach, o której nie umieszkała wspomnieć policjantom, że puściłam cię, zadzwoniłam do prasy, powiedziałam, że przedawkowałam i leżę w szpitalu, bo myślałam, że on się nade mną zlituje i będzie mu mnie szkoda i on mnie zobaczy. Ale mnie się nie zainteresował, nie zadzwonił nawet. Pewnie nie pierwszy numer, nie pierwszy raz tak zrobiła, nie wiem. Tam potem nawet zapłaciła jakimś ludziom w tym szpitalu, żeby powiedzieli tak, ona jest nieszczęśliwa i tam leży i umiera, ale Kurt się jakoś na to nie dał nabrać. Opowiadała także tym detektywom właśnie tego kolejnego dnia, już była taka bardziej otwarta, jak mówiłam, że Kurt odrzucał po prostu lukratywne propozycje, po prostu on chciał skończyć tą nirwanę, chciał skończyć życie tego muzyka rockowego, chciał być w domu, chciał być z córką, że miał takie raczej podejście, że już po prostu go tak nie kręciło, że nie podobało mu się to, jak bardzo jest ta muzyka sprzedawana, że jest na tym zbijana kasa, on był taki niby artysta w duchu, a ona wręcz przeciwnie, uważała, że po prostu trzeba na tym kasę robić i się nie przejmować. Tego samego dnia
Courtney zrobiła taką rzecz, że zgłosiła zaginięcie na policję Kurta, czyli coś, co w ogóle tych detektywów zaskoczyło, no bo nas pani tu wynajęła, no ale dobrze. Tylko że zgłosiła zaginięcie Kurta na policję, wypełniła tam ten taki tam kwitek po prostu osoby zaginionej, tylko że nie podpisała się jako ona, tylko jako matka Kurta. I do tego jeszcze powiedziała, że na pewno Kurt chce się zabić. I że ma strzelbę. I na pewno się chce zabić. To były takie podstawy od razu, że to było ze wszystkich stron, ta policja wiedziała, że on na pewno chce się zabić. Dlatego to jest dla tych wszystkich ludzi, którzy nie wierzą w jego samobójstwo, bardzo podejrzane, że wszyscy wiedzieli, że on chce się zabić, nikt go nie mógł znaleźć, a z drugiej strony ta strzelba, to wszystko, to jest bardzo dla niektórych ludzi dziwne. Courtney powiedziała, że on na pewno baluje w jakichś drogich hotelach, powiedziała mniej więcej temu Tomowi jakieś takie historie, że na pewno w jakiś tam tu w Ritzu albo gdzieś sobie siedzi w Seattle, więc żeby sprawdził. Nie wiem za bardzo jak bez tych pieniędzy, no ale załóżmy. No ten detektyw, ten Tom Grant, no okej, no dobrze, no to poszedł, sprawdził, ale się okazało, że absolutnie nic takiego nie było. Podobno właśnie Kurta w końcu ktoś gdzieś widział, ale w jakimś takim najtańszym motelu, bo jak mówiłam, on raczej nie był człowiekiem, który się lubił obracać w luksusach. Co zdarzyło się następnego dnia? Mianowicie Kurtna uruchomiła troszeczkę swoich znajomych, próbowała Kurta znaleźć. Tom Grant zaczął naciskać, że on by jednak może nie chciałby robić tych poszukiwań w ogóle z Los Angeles, on wolał już pojechać do Seattle i tam go szukać, bo on jest w Seattle, więc dlaczego on ma go siedzieć w Los Angeles? No i w końcu 6 kwietnia Kurtna powiedziała mu, dobrze, no to możesz pojechać i możesz tam być na miejscu, natomiast pamiętacie, wspominałam, że Kurt miał tego kolegę, tego przyjaciela Dylana, który kupił mu strzelbę, no to Kurt mi powiedziała, to będziesz w Seattle, to skontaktujesz się z Dylanem. Jak mówiłam, jesteśmy na 6 kwietnia, 8 kwietnia znaleziono ciało Kurta, więc mamy właściwie już 48 godzin, albo i nawet nie. Tom Grant spotyka się z Dylanem Carlsonem, przyjacielem Kurta, człowiekiem, który także był bardzo mocno uzależnionym od narkotyków, ale Dylan mu powiedział, słuchaj, stary, żadne samobójstwo, Kurt wcale był w świetnej formie, był bardzo pozytywnie nastawiony, nawet mu nawet taki pomysł, że Kurt miałby popełnić samobójstwo, to ten Dylan wyśmiał i powiedział, jakby on miał jakieś skłonności samobójcze, to by mu w życiu nie pozwolił na to, żeby miał broń w domu. Oni obaj postanowili, to też była kwestia taka, że Courtney zadzwoniła i była z nią rozmowa, że oni pójdą sprawdzić dom Kurta Cobaina, właśnie ten w Seattle, żeby zobaczyć, czy on tam jest, gdzie jest ta strzelba, bo może chociaż tą strzelbę ukryć. Courtney dokładnie wydawała instrukcję, co, gdzie mają sprawdzić, powiedziała dokładnie, gdzie iść, gdzie nie iść, natomiast dziwne dla Toma Granta było to, że ona te instrukcje dawała nie jemu, a dawała temu właśnie Dylanowi, temu przyjacielowi Kurta, zamiast po prostu jemu jako detektywowi, który się tą sprawą zajmował. Przyszli do tego domu, przeszukiwali ten dom właśnie w nocy z 6 na 7 kwietnia. Tak naprawdę nic tam nie znaleźli, nawet nie znaleźli jakiegokolwiek śladu pobytu. Wszelkie schowki obszukano, absolutnie nic takiego nie było. No i w takim wypadku po prostu no, sobie poszli. Tom Grant tylko wspominał, że był trochę zdenerwowany, bo się bali, trochę się bali wejść do tego domu, no bo nie wiadomo, bo jak tam siedziałby Kurt właśnie z tą strzelbą na kolanach, to by się mogło skończyć niewesoło dla nich. 7 kwietnia, czyli dzień później, mówimy, jesteśmy jeden dzień, on zginął 8 kwietnia. 8 kwietnia zostało znalezione ciało. Próbują wejść jeszcze raz do domu, żeby znaleźć strzelbę. Znowu Courtney im mówi, idźcie do tego konkretnego miejsca, tamtej strzelby nie ma. I tak naprawdę znajdują tam jakiś taki dziwny list pod tytułem od kogoś, jakiegoś znajomego Courtney pod tytułem Kurt, tak się nie robi, bo się Courtney o ciebie martwi, a ty nie wiadomo gdzie jesteś, daj jej zdać. No okej. Okay. I Tomowi się właśnie wydawał ten list jakiś taki bardzo podejrzany, że on tak leżał właśnie w jakimś takim miejscu na wierzchu pod tytułem Kurt, koniecznie zgłoś się do Courtney, bo się martwimy, co się z tobą dzieje. No i
oni sobie wyszli stamtąd, no bo ten dom był dalej pusty, nikogo tam nie było, a to musiało być praktycznie w tym samym momencie, gdzie Kurt albo wchodził do domu, albo już był martwy. Albo się przygotowywał, żeby się zabić, tak, no według tych wszystkich danych. 8 kwietnia oni jeszcze mieli plan, żeby tam właśnie ten Dylan i ten detektyw Tom Grant, żeby pojechać w jakieś kolejne miejsce, jeszcze coś tam sprawdzić, ale w tym momencie usłyszeli właśnie, że ciało zostało Kurta odkryte. Gdzie zostało Kurta ciało odkryte, to jest ciekawe. Mianowicie ciało odkrył elektryk, który tam przyszedł tam coś naprawiać, jakieś światło czy coś, czy tam jakiś system alarmowy, w zależności gdzie spojrzycie, takie źródło, takie wersje. Elektryk się nazywał Gary Smith i tam był taki, oni nazywali to greenhouse, to był taki jak była nadbudówka nad garażem, to było takie tam pomieszczenie, gdzie właśnie, które miało szklane drzwi, dwuczęściowe drzwi i tam właśnie znaleziono, tam by po prostu ten elektryk zajrzał przez te drzwi i zobaczył, że po prostu leży ciało Kurta, który miał, trzymał strzelbę. Od razu zresztą zadzwonił po policję. Tom Grant, który oczywiście jak tylko o tym usłyszał w radiu, no to zawrócił i pojechali z Dylanem pod ten dom, gdzie oczywiście była cała prasa. Przecież wiadomo, jaka to była słynna sprawa. Nagle się zorientował, że po prostu on nawet nie wiedział o istnieniu tego greenhouse'u, tej nadbudówki nad garażem. I się zapytał tego Dylana. Courtney ci mówiła, nie mówiła ci, żeby sprawdzić to miejsce? On mówi, nie mówiła mi, żeby sprawdzić to miejsce, tak? Później Courtney powiedziała, tak, powiedziałam, żeby sprawdzić to miejsce, więc tam był jakiś taki dziwny przekręt, tylko oczywiście można to zwalić zawsze na narkotyki lub po prostu roztrzepanie. Tom Grant próbował porozmawiać z policją, policja miała jakieś takie... On uważał, że to jest strasznie dziwne, bo podszedł od razu do detektywa prowadzącego się sprawę i powiedział, że dzień dobry, jestem tu prywatnym śledczym. Zostałem wynajęty przez żonę Kurta Cobaina i w takim wypadku mam informacje, które mogą pomóc tej sprawie. A policja powiedziała, wie pan co, jesteśmy zajęci, idź pan sobie stąd. I on uważał, że to jest bardzo dziwne, że po prostu nie chcieli go przesłuchać. Jakich jest takie, jeszcze zaraz dojdziemy do wszystkich dziwnych rzeczy z tej sceny zbrodni i tak ze sceny zbrodni. Natomiast najdziwniejszą rzeczą dla, i to nawet no, nie trzeba być jakimś wielkim detektywem, to jest to, że od razu właściwie, nawet przez ludzi, którzy to ciało odkryli, bo tam policjanci przyszli, wybili szybkę, otworzyli sobie drzwi i zobaczyli po prostu to ciało leżące tam z strzelbą. Od razu po prostu uznali, że jest to samobójstwo. To zostało wpisane jako oficjalna przyczyna śmierci. I jest to o tyle dziwne, że nawet jak pamiętacie tego takiego człowieka, jakoś nazywał taki aktor zmarł niedawno, Philip Seymour Hoffman, o jego znaleziono w ogóle z igłą w ramieniu i nikt nawet nie zakładał, że to jest samobójstwo, było przedawkowanie, dopóki się nie zrobiło wszystkich testów, a tutaj po prostu tylko założyli, o strzelba, on po prostu tam sobie rozstrzelał mózg, więc w takim wypadku to jest na pewno samobójstwo. Po prostu to było stwierdzone przez oficerów, którzy przyjechali na miejsce zbrodni i to było bardzo dziwne, przynajmniej dla ludzi, którzy wierzą w teorię spiskową, że nie poczekano po prostu do autopsji, do testów toksykologicznych, żeby określić przyczynę, tylko po prostu zostało stwierdzone na miejscu zbrodni. Tym dziwniejsze, że to jest osoba znana, celebryta, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Wtedy się jeszcze nie było celebrytów, boże, świat był taki piękny. Znaczy byli jacyś, no, ale nie aż tak. A wiadomo było, że będzie dużo pytań, a tu po prostu od razu w raporcie przyjechaliśmy i to było samobójstwo. Był też ten list pożegnalny, który tam był wbity, nabity na długopis. O tym liście zresztą też za chwilę będzie. Jak pan Tom Grant ocenia w ogóle pracę policji w Sierra? No on nie ocenia jej najlepiej. Ja podam wam parę różnych takich filmów, gdzie zobaczycie, tam różne są taśmy z przesłuchań, co on tam próbował zrobić i jak próbował po prostu do prawdy dochodzić. Natomiast on uważał, że policja w Sierra po prostu była, policja była zmanipulowana po prostu tymi doniesieniami, tym, że po prostu Courtney cały czas podawała w prasie, że on chce popełnić samobójstwo tym zgłoszeniem zaginięcia,
które zrobiła niby jego matka, tak naprawdę zrobiła to kolejne z informacją, że syn ma tendencje samobójcze. Więc po prostu, że oni po prostu przyjęli, że to jest samobójstwo przez te wszystkie doniesienia, które były wcześniej dostępne. Tam jeszcze były takie tytuły, że dziwne sytuacje się działy w miejscu zbrodni. Drzwi niby, oni powiedzieli, że drzwi były zamknięte od środka, że niby było tak, ale to był taki zamek, że to można było zatrzasnąć drzwi, jak się wychodziło za sobą, wiecie, o co chodzi, że nie trzeba się było zamykać, nie był jakiś taki specjalny temat, że trzeba się było zamknąć w tym pomieszczeniu, w tej nadbudówce, tylko po prostu ktoś mógł po prostu wytrzasnąć drzwiami, to drzwi by się zamknęły same z siebie. Były zrobione zdjęcia na miejscu zbrodni, jak zwykle w takich sytuacjach. Były zrobione polaroidy i były zrobione także normalnie, po prostu film 36 mm wywołano dopiero jak się zrobił dym na temat tej sprawy w 2013 roku. Wcześniej po prostu zrobili sobie zdjęcia i nie wywołali w ogóle. Dlatego, że tylko mieli te polaroidy jakieś tam podstawowe. Dlatego, że stwierdzili, że po prostu to jest samobójstwo, to co oni tam będą pieniądze tracić na jakieś zdjęcia. Tam był jakiś taki dramat. Ta policja w ogóle miała jakieś takie nieciekawe sytuacje, bo tam jakiś oficer był oskarżony o to, że ukradł jakieś pieniądze z miejsca zbrodni, podobno jakieś $1000 czy coś tam ukradł jakieś przedmioty, więc tam dziwnie to śledztwo było prowadzone. A co dziwniejsze jeszcze dla, powiem tak, dziwne rzeczy, które pan Tom Grant uważa za dziwne. Kurt został skremowany po 6 dniach. Jego informacje na temat jego autopsji czy testów toksykologicznych nigdy oficjalnie nie ujrzały światła dziennego. Do tego prawo ma chyba tylko wyłącznie jego rodzina. A 30 dni czekano, żeby zdjąć odciski palców ze strzelby, którą on odebrał sobie życie, z tego Remingtona. Natomiast po prostu dziwne było to, i to jest rzeczywiście trochę dziwne, ale to jeżeli macie jakieś informacje na ten temat, to możecie się wypowiedzieć, bo były tylko 4 odciski palców, lecz byłyby zbyt zamazane, żeby stwierdzić czyje. I to było tyle dziwne, dlatego że Kurt zginął tak po prostu trzymając, był jakiś tam spazm miał czy coś takiego, że po prostu trzymał kurczowo tą strzelbę. Zacisnęły mu się mięśnie, jak zginął i po prostu żadnych tam odcisków palców nie można było znaleźć, a żadnych rękawiczek oczywiście nie miał. Były takie ploty, że strzelba została oddana Courtney do przetopienia, co jest nieprawdą, bo chyba 2 czy 3 miesiące temu policja w Seattle pokazała na CNN-ie, że jest ta strzelba. Nic się z nią nie stało, cały czas jest dowód w sprawie. A ten greenhouse, cała nadbudówka nad garażem, to została zniszczona, została po prostu zdewastowana. Przyjechały kopary i to zniszczyły. Więc dla wielu ludzi po prostu to są takie sytuacje, jakby ktoś chciał po prostu ukryć prawdę. Dla wielu ludzi to są właśnie takie dowody. Dla niektórych ludzi po prostu są dowody tylko tyle, że policja działała tak sobie. A dla niektórych po prostu, a dla innych jeszcze, że to są kwestie takie, że no działa się w żałobie i po prostu temat jest jasny, więc nie ma co się za bardzo przejmować i wszystko jest w porządku. Po prostu są właściwie 3 takie obozy, jeżeli chodzi o tą sprawę. Courtney cały czas mówiła, twierdziła na tych taśmach, bo ona cały czas rozmawiała z tym Tomem Grantem, że ona i jak najbardziej, że ona wie, że po prostu Kurt mówił, że on nie może znieść tego życia i tak dalej, chociaż tak do końca nie potwierdzał, większość jego znajomych nie potwierdzało tych słów, nawet jego dziadek nie potwierdzał tych słów, że on jakoś tak chciał strasznie ze sobą skończyć, ale ona tak twierdziła, że była przekonana, że to jest samobójstwo, nie ma innych pytań. I teraz jest rozgrywka logiczna, tylko że wam powiem o takich różnych tematach, które będą naprawdę dla ludzi wydają się dziwne. Po pierwsze, raport toksykologiczny. Zaznaczyć trzeba, że raport toksykologiczny, do którego dotarł Tom Grant, absolutnie nie jest oficjalnym raportem toksykologicznym, bo go po prostu nie można wyciągnąć, bo jest utajniony. Tylko to są jakieś tam dane, które on zdobył w jakiś tam sposób, tak? Mianowicie okazuje się, że on miał stężenie heroiny, Kurt w momencie, kiedy robiono mu tam autopsję, miał stężenie heroiny 1,52 mg na litr. Czyli nawet nie chcę wchodzić w to, gdzie i jak
jak to działa heroina na człowieka i jak to wygląda w tym temacie. To powiem tylko tyle, że żeby mieć taki poziom heroiny, to trzeba było sobie wstrzyknąć 200 ml heroiny, czyli to jest według tego, co panowie podali, to jest trzykrotna śmiertelna dawka. Tam jest cały czas kłótnia o tą heroinę, bo rzeczywiście on sobie tam strzelił tej heroiny tyle, no, strzelił sobie taki strzał, że tam większość ludzi to by w ogóle tam kopnęła w kalendarz w tym samym momencie. On był narkomanem, więc miał wyższą tolerancję, mógł skorzystać więcej, tak, ale z drugiej strony wypowiadali się ludzie, którzy się na tym znają i mówili, że przy takiej dawce po prostu on byłby nieprzytomny, on byłby kompletnie by tam gdzieś padł, zasnął, a już na pewno nie złożyłby te wszystkie swoje przyrządy do pudełeczka, co zrobił według tych wszystkich informacji, według tych zdjęć, a później na dobrą sprawę wziął strzępę, załadował się, zastrzelił. Że to jest po prostu nierealne fizycznie, nie przy takiej dawce, bo heroina, która jest podawana dożylnie, ona od razu, prawda, uderza do mózgu, wchodzi do krwiobiegu, to nie ma czegoś takiego, że to połykamy tabletkę i czekamy pół godziny, aż ona zacznie działać. To jest po prostu natychmiast. Była taka dyskusja z innym lekarzem, on twierdził, że nie do końca, bo on robił podobną próbę na metadonie, że podano dwukrotnie śmiertelną dawkę jakiemuś tam pacjentowi, który był uzależniony i pacjent był przytomny. Natomiast tam ja czytam bardzo długą dyskusję, która po prostu no, dla mnie to była trochę strata czasu, bo ja się na tym nie znam, ale była długa dyskusja na ten temat, że po prostu heroina to nie ten metadon i odwrotnie. I tak naprawdę to nie do końca tak działa, metadon jest podawany był w tabletkach, więc heroina jest po prostu w postaci dożylnej. I tak dalej, i tak dalej. Fakt jest faktem, że miał przepotężne stężenie heroiny we krwi. To jest fakt. Tak duże, że po prostu dziwnym trafem nie wykorkował od samej tej heroiny. I dziwnym trafem on zachował przytomność. Takie są stwierdzenia lekarzy i ludzi, którzy po prostu tą sprawę znają. Natomiast jest jeden mały problem. My nie mamy oficjalnych danych z autopsji. To są jakieś tam dane, które policja twierdzi, że tak jest, ale może tam coś jest jeszcze. Nie wiem, nie znam się. Kolejną rzeczą, która jest bardzo, bardzo dziwna, to jest łuska. Jak wiecie, jest shotgun. I ten shotgun ma komorę, w której się wkłada nabój. A następnie, kiedy jest oddany strzał, łuska po prostu wyskakuje z tej komory i upada na ziemię. Tak to wszędzie działa. Więc jeżeli on wziął strzelbę, tak, i to była komora, ta łuska w momencie, kiedy on oddał strzał i się zabił, powinna być po prawej stronie. Natomiast ta łuska znajdowała się chętnie po lewej. I to było dziwne, wyglądało to tak, jakby ktoś po prostu strzelił, a następnie tą broń przekręcił i włożył mu w ręce. Przynajmniej takie jest stwierdzenie ludzi, którzy wierzą w teorie spiskowe. Cały czas to powtarzam namiętnie. Ale to jest naprawdę bardzo dziwne, bo nie było możliwości, żeby ta łuska się od niczego odbiła, bo tam nie było żadnej przeszkody, tak? Bo normalnie ona by się odbiła tak i skoczyła tam, ale jakoś jak tak sobie poleciała sama z siebie, shotguny się tak nie obracają znowu podczas strzału, żeby tak się zrobiła z tego karuzelka. Więc to jest ciekawe, rzeczywiście. No a kolejną rzeczą to już jest, no to już jest temat jest bardzo, bardzo już ciekawy. Wiecie co to jest? To jest kopia listu Kurta Cobaina, listu pożegnalnego, który został znaleziony na miejscu zbrodni. Ten list miała w posiadaniu Courtney Love, nie za bardzo chciała się nim przesadnie dzielić. Wydębił go trochę ten Tom Grant, bo tam powiedział, daj mi kopię, bo nie mam okularów, i ona mu dała tą kopię i w ten sposób po prostu w ogóle jesteśmy w stanie ten list zobaczyć. Natomiast z tym listem jest tak. Tom Grant poszedł do takiej pani, która się nazywała Rosemary Carroll. To była prawniczka właśnie państwa Cobainów, a także matka chrzestna Frances Bean, więc umówmy się, pani, która jej doskonale znała. I ona zobaczyła ten list i powiedziała, ale to na dole, ta końcówka, która jest taka najbardziej samobójcza, tak kocham cię i będzie ci lepiej ode mnie, to tego Kurt nie pisał. Ja jestem przekonana, że to nie jest jego ręka.
Ten list jest w ogóle tak wygląda, jakby cała, jeżeli go sobie przeczytacie, to wygląda, że tam na samym początku to on w ogóle pisze o swojej muzyce, o Nirwanie, o jakichś tam inspiracjach, o tym, jak to w życiu wygląda. Natomiast tam ta końcówka wyglądała, jakby była dopisana, jakby w ogóle zupełnie bez kontekstu. Znaczy, ona ma tam jakiś tam kontekst, tak jak sobie przeczytacie, ale no rzeczywiście ten początek w ogóle to nie wygląda, jakby to był jakiś tam list samobójczy. Tylko właśnie to rozedryganym pismem, które niczego nie pasuje, to jest to. Więc następna rzecz, nie dość, że on był naćpany jak stodoła i po prostu trzykrotnie śmiertelna dawka, to jeszcze list zdążył pisać w tym samym czasie, jakoś to jest właśnie dziwne, to są właśnie, pojawiają się te pytania. No i cały temat był taki, że Rosemary Carroll, właśnie ta prawniczka, która, z nią rozmowy także są nagrane, Tom Grant, jak mówiłam, wszystko dokumentował, ona w pewnym momencie powiedziała, słuchaj, jest taki temat, że przechodziłam właśnie przez różne rzeczy tam w Bakultnej i na widzę, patrz, co znalazłam. I ona zobaczyła właśnie taką kartkę, gdzie ktoś sobie ćwiczył pismo, kurda, z jakiejś tam właśnie litery. I te litery się, to ćwiczenie z tych liter wyglądało po prostu dokładnie tak, jak to rozedrgane pismo z tego listu. Ta prawniczka była bardzo, bardzo, bardzo podejrzliwa, natomiast w momencie, kiedy Tom Grant chciał ruszyć tą sprawę, chciał pójść na policję, pójść do prasy, pójść coś z tym zrobić, to ona po prostu powiedziała, nie, absolutnie, ja nie jestem w stanie się w to bawić. Możecie się zresztą zapytać, dlaczego po prostu on był w końcu Courtney Love była jego klientką, a on tak po prostu nagle w jakimś tam stopniu zaczął działać trochę przeciwko niej. No trochę tak jest, ale prywatny śledczy, prywatny detektyw, on nie ma obowiązku, on nie ma takiej klauzuli lojalności jak prawnicy w Stanach Zjednoczonych. Jak on wyczuje na przykład, że nie wiem, że wy go wynajmiecie, boście kogoś tam zatłukli łopatą, to on ma prawo po prostu przeciw wam prowadzić to śledztwo. Nie jest zobowiązany, że po prostu musi działać na waszą korzyść. To jest taka ciekawostka, to nawet nie wiem, czy to wiedzieliście. Jak zapytano się go, dlaczego on w ogóle cały czas siedzi, bo 20 lat minęło, on brał udział w realizacji kilku filmów, książek, napisał trochę książek, w ogóle do dzisiaj prowadzi stronę, link w źródle. Do dzisiaj zresztą można mu zapłacić $50 za pół godziny, można z nim porozmawiać. Nawet miałam ochotę do niego zadzwonić i zapytać, tylko za bardzo pomyślałam sobie, może zrobimy jakiś taki, może zrobimy sobie taką dyskusję, co mam go zapytać, to wtedy do niego zadzwonię, go zapytam. Mówię, $50 to kosztuje, tak już przeżyjemy. No ale miał w każdym razie taką sytuację, że on czuł się zobowiązany, po prostu, żeby prawda wyszła na jaw, że on czuł, że po prostu to coś tutaj nie gra, że instynkt mu odpowiadał, że coś jest nie tak, a do tego po prostu szkoda mu było tych wszystkich naśladowców. Ktokolwiek pamięta, co się działo po tym, jak Kurt Cobain strzelił sobie w głowę, to dziesiątki dzieciaków zaczęło robić to samo. Według danych, do których dotarłam, przynajmniej 68 osób popełniło samobójstwo w ten sam sposób, co Kurt, ponieważ nie mogły znieść tego, że idol nie żyje. I on uważał, że po prostu rozświetlenie prawdy na temat tej sytuacji po prostu sprawi, że te dzieciaki po prostu przestaną robić głupoty, no. Robić głupoty. Kurt mu zresztą obiecał w ogóle raport z autopsji, ale to się nie zadziało. Nigdy tego nie dostał. Ten napód jest dalej utajniony, natomiast rodzina twierdziła i Kurtna i córka Kurta, że no, tego nie będą ujawniać, bo to nic nie udowodni, nic nie zaprzeczy, jeszcze więcej ludzi będzie gadało różne tematy na temat ich ojców. No i właściwie po co to robić, no? To są takie właśnie ciekawostki. Nie wiem, co na ten temat sądzicie. Taka jest właśnie, to są takie właśnie dziwne rzeczy na temat śmierci Kurta Cobaina. Jest parę filmów na ten temat, teraz wam je wymówię, wymienię i polecę, albo nie polecę. Znaczy nie polecę. Więc tak, jeżeli chodzi o... ale zacznijmy od książki. Jest książka, nazywa Life and Death, The Murder of Kurt Cobain. Jest całkiem niezła, tylko ona jest strasznie wybiela postać Courtney Love, że tam niby coś się mogło zadziać, rzeczywiście mógł tego samobójstwa nie popełnić, ale to raczej nie ze względu na Courtney, tylko kogoś innego.
Jest kilka filmów. Jeden z takich najsłynniejszych to taki dokumentalny film, nazywa się Kurt and Courtney. Pana, który nazywa się Nick Broomfield. Może go kojarzycie, on zrobił dokumenty na temat Alien Wurnos. Jeżeli oglądaliście mu odcinek o Alien Wurnos, tej morderczyni z Florydy, to on robił właśnie dokumenty na jej temat. I on zrobił Courtney. On przepytywał bardzo dużą ilość ludzi i nawet dotarł do faceta, który powiedział: tak, ja mogę powiedzieć przed kamerą, że Courtney chciała mi dać 50 tysięcy dolarów, żebym zabił Kurta, ale nie powiedziałeś przed kamerą, bo następnego dnia wpadł pod pociąg i się zabił. Natomiast pan Nick Broomfield jest absolutnie sceptyczny do tematu popełnienia morderstwa mimo tych wszystkich sytuacji. Jak mówią, ja przepytywałem wszystkich, nie sądzę, żeby cokolwiek się takiego działo, nie sądzę, żeby po prostu były to włączone osoby trzecie. Takie jest jego stanowisko. Do tego jest też całkiem niedawno wydany, no to jest taki dokudrama. To jest takie coś, że są, że normalnie są, wypowiadają się ludzie, tak, katające głowy, ale do tego jeszcze wszystkiego są fabularyzowane wstawki. No bo wiadomo, że po prostu no Kurt samego siebie nie zagra, bo nie może. A to się nazywa Stalking Glitch. W 2015 roku to powstało. Jest to całkiem aktualne, tylko bardzo proszę uważnie to oglądać, dlatego że tam właśnie parę rzeczy tam jest nie do końca prawdziwych. A to jest dostępne na Netflixie, powinno być dostępne bez najmniejszego problemu. Są oczywiście różne tematy książkowo, filmowo, komiksowe na temat Kurta jako takiego, jako osoby, co się z nim stało i tak dalej, nawet głównie jeżeli chodzi o jego życie. Ale to chyba Wam nie będę podawać, bo do tego to naprawdę możecie dotrzeć bez tematu. Ale jeżeli chodzi o o śmierć, o samą zagadkę śmierci, to są właśnie te rzeczy. Czy było tam trochę jakichś innych książek, jakichś innych publikacji, ale ja bym się skupiła właśnie na tej jednej książce, na tych dwóch filmach, jeżeli ktokolwiek z Was chciałby poszerzyć sobie wiedzę. Bo to jest ciekawy temat. Myślę, że każdy z nas to był dzieciakiem, który był nastolatkiem w latach 90. To jakoś tam... to był szok taki. To był duży szok, jak on zginął. Jak on się zestrzelił. Dla wielu ludzi po prostu niepojęte wręcz. Teraz mi się wydaje, że ludzie się akurat chyba aż tak nie związują. Nie wiem, znaczy... Czy młodzież się tak związuje ze swoimi idolami. Ja pomijałem Justina Biebera, ale... No wtedy to rzeczywiście oni miał takich fanów, że po prostu ludzie się chcieli pozabijać właśnie, bo on się zabił, to się... co jeszcze, a teraz przejdźmy do takiej wersji sceptycznej, bo powiedziałam wszystko, co wiem na temat tych jakichś nieścisłości w morderstwie. To oczywiście nieścisłości w sprawie tego śledztwa, które cały czas jest tam nawet główny szef policji w Seattle powiedział, że najlepiej to otworzyć jeszcze raz, najlepiej to jeszcze sprawdzić. Tam były jakieś badania 20 lat po śmierci, czyli 2 lata temu, bo coś próbowali zrobić, no ale jakoś cały czas dochodzą do tego, że było samobójstwo. Ludzie z zespołu Kurta też mówili, że prawdopodobnie to było samobójstwo, że on był trochę dziwny, że miesiąc wcześniej to był jakiś taki wyobcowany i nie chciał z nikim rozmawiać, więc raczej nie podejrzewają, żeby cokolwiek się działo. Trochę jest w tym racji. Teraz gadałam do Was przez godzinę, że może go ktoś zabił, a teraz a w sumie jednak nie. Nie ma to jak po prostu zburzyć zbudowane napięcie. Ale jest w tym racja, że po prostu niezależnie od tego, co mówimy, jak patrzymy sobie po prostu na Kurta jako na człowieka, który po prostu był trzeźwo myślący, człowiekiem planującym pewne rzeczy, to jest jedna kwestia, ale jeżeli myślimy sobie o tym, że po prostu on był narkomanem, bardzo ciężko uwikłanym w nałóg, no to mogły być sytuacje, o których po prostu nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, nie jesteśmy w stanie wejść w jego głowę. Bo jeżeli patrzymy sobie właśnie na temat, że myślimy sobie, że to byłby zwykły Kowalski, no to rzeczywiście to by się bardzo, bardzo dziwnie składało, żeby pewnie to samobójstwo. Ale musimy wziąć poprawkę na tym, że jego życie wyglądało no, trochę inaczej niż nasze. No, na jego nieszczęście. Na jego nieszczęście. Dobra, tyle w temacie Kurta. Obiecałam, to jest. Mam nadzieję, że mi się podobało. Troszeczkę tak spiskowo dzisiaj. Spisku. Ale takie rzeczy też trzeba powiedzieć, to trzeba poruszyć. I porozmawiać sobie, podyskutować. Myślicie, że to było samobójstwo, czy myślicie, że to było morderstwo? Czy myślicie, że po prostu się nigdy nie dowiemy, bo policja skrzeniła sprawę i z tego tytułu po prostu to będzie jedno z najsłynniejszych, nierozwiązanych zagadek w ogóle ever. Albo po prostu możecie twierdzić, że w sumie może się kiedyś rozwiąże, może kiedyś.
Nie wiem, jak to będzie. Z jednej strony rozumiem jego córkę, że ona nie chce w tym grzebać, a z drugiej strony może by i chciała, tylko po prostu się boi tej całej prasy, tego wszystkiego, co za tym pójdzie, bo to od razu przecież to będzie, nie byłby news na pierwszej stronie gazet, więc może ona sobie sama chce tego oszczędzić. No i po prostu zachować pamięć o ojcu, jakim był. A ona chyba ma teraz główne uprawnienia do uczenia tego, Francis Bean Cobain. Tak mi się coś wydaje. Dobra, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie mieć fantastyczny dzień, że wszystko wam się będzie układać, a ja znikam oglądać debatę prezydencką. Dzięki wielkie, buziaki, pa, pa.